Cześć, witajcie w nowym roku. Cześć, witamy was serdecznie po świętach i po nowym roku, po wszystkich zabawach sylwestrowych mamy, jak on się nazywa, ten karnawał teraz, tak? Tak. To i tak się będziecie na pewno rozbijali wszędzie. No, bawicie się. No, myśmy się... No, mam dobrą historię, słuchajcie. O, opowiadaj. Wczoraj byłem na dworcu w Kutnie, jechałem, ciemno jak nie wiadomo co, siąpi mrzawa straszliwa. Podchodzi do mnie człowiek na dworcu w Kutnie, znaczy właściwie nie na dworcu, tylko w okolicy dworca, bo ciemno, tak? Nie w budynku, tylko na dworze. Podchodzi do mnie człowiek, zagląda mi tak, ja się tak lekko odsuwam, mówi, nie, 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 to nie to, dzień dobry, myślę, będzie piątkę prosił. Mówi, nie, czy pan to pan? Myślę, podejrzewałem sobie, że jajcarz kutnowski po prostu tak zobaczył, że mam długie włosy i pyta, czy rzeczywiście, czy jestem baba z brodą, czy... Później znowu pomyślałem sobie, kurde, jakiś nieswój się dzisiaj czuję, może niepodobny do siebie jestem. On mówi, ale o co chodzi? MGS-em, mówi chłopak. No tak, MGS-em. I się okazało, że fana spotkałem naszego, znaczy naszego subskrybenta i naszego widza. Zresztą bardzo, bardzo miło sobie przez chwilkę pogadaliśmy. Pozdrawiam serdecznie. Rany kurczę, nie mam pamięci do imion, ale chyba Mateusza, jeżeli dobrze pamiętam. No może się przyzna w komentarzu. W każdym razie wczoraj byłem przez chwilkę celebrytą, co jest dla mnie niezwykłe dosyć, nie. Mówię szczerze. Bardziej bym się spodziewał, że ktoś podejdzie do mnie na dworcu w Kutnie, żeby mi, nie piątkę właśnie zaproponować, albo śniadanie, co, że albo kolację. Myślisz, że w Kutnie nas nie oglądają? Nie, no na pewno nas oglądają. Mamy jednego z kolegów dziennikarzy naszego mieszkającego. No faktycznie, też pozdrawiam przy okazji. Jak najserdeczniej. Natomiast podejrzewam, że zresztą nie wiem, czy chłopak był z Kutna, czy skądinąd. W każdym razie spotkaliśmy się na dworcu w Kutnie, taką przygodę miałem. No, ja no dobra, tak odpowiadam, to pan tak, to ja, a kogo pan chciał spotkać, nie? Bo... Dobra, wiecie co, może tak szybko podsumujemy, bo trochę się nazbierało, ale tak naprawdę myślę, że się skupimy na nowościach CES, bo no jest tam kilka rzeczy nowych, ale... Znaczy będzie dzisiaj dużo na temat Samsunga, ale to siłą rzeczy. Dobra. Niestety, dlatego że... To róbmy tego Samsunga na początek, co? Jest tego najwięcej. Co? To może najpierw zacznijmy od dwóch, właściwie trzech urządzeń, które się rzeczywiście mają ukazać w najbliższym czasie. To są dwie wersje Lite, dwóch flagowców, czyli w Note 10 i Galaxy S10. I trzecie urządzenie to jest urządzenie, w którym chyba Samsungowi się przejadło już powtarzanie przez cały czas tego samego wzornictwa X-Covera, nie wiadomo od ilu lat, i zrobili nowego X-Covera. Zacznijmy, słuchajcie, szybciutko od Galaxy Note 10 Lite z Super AMOLEDem 6,7 cala, zresztą S10 Lite też ma podobny wyświetlacz. W zasadzie są prawie, że takie same, pominąwszy rysik, no bo obie mają dziurkę po środku, różnice jeszcze obie są. Mają dziurkę po środku, obie mają rozdzielczość 1080, czy oba mają 1080x2400, czyli dosyć duże wyświetlacze. Chyba oba mają Corning Gorilla Glass, natomiast jest tak, że ja pamiętam w Note, że to jest szóstka, podejrzewam, że pewnie jest to samo. Ja bym jeszcze w międzyczasie wszedł słowa i zwrócił waszą uwagę na stylizację tych telefonów. To jest nowy, nazwijmy to, tegoroczny design Samsunga z dużą wyspą na aparaty, kontrastową, czarną i dziurką po środku ekranu na przedni aparat. Pojedynczy niestety. Ja uspokoję was, ona nie jest tak zupełnie po środku, tylko jest na górze, nie no, ale no tak, po środku jakby górnej części ekranu, dobra. Widziałem kiedyś w życiu kilka telefonów, które miały dziurkę po środku ekranu, no, i trudno było z nich korzystać. Tak, ja też taki miałem kiedyś. I żeby było jeszcze zabawniej, to jeszcze są dwa średniaki, A51 i A71, które też zostały mniej więcej w tym samym czasie zapowiedziane bez żadnego rozgłosu, one po prostu wskoczyły na stronę i są. Tak, ale macie specyfikacje, można... Wszystko macie można podlinkowane zajrzeć. Na dole, no bo to są, kurczę, no... Design jest ten sam, w zasadzie jakbyśmy położyli te telefony obok siebie, to naprawdę można się pomylić. A wracając do serii 10, do Lite'ów, w Note 10 Lite mamy Exynosa 9810 i prawdopodobnie na niektórych rynkach może się pojawić Snapdragon, ale tutaj jakiej pewności nie mam, bo po prostu w materiałach nie było. Pamięć 128 flesza, 6 albo 8 giga RAM-u, 4500 bateryjka, super fast charge,
I aparaty 3x12 megapikseli i z przodu 32 megapiksele, tak wygląda Note 10 Lite. Natomiast Galaxy S10 Lite, o wyświetlaczu już mówiliśmy i o dziurkach też, ma Snapdragona 855 albo Exynosa 9820. Jeżeli chodzi o pamięć, to konfiguracja jest podobna, 128 flash, 6 albo 8 RAMu, 4500 bateria tak samo, z tym, że tutaj mamy zestaw aparatów 48 plus 12 plus 5 z tyłu i 32 megapiksele z przodu. Tak to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o Xcovera, to musicie go oglądać, bo opisywanie czegoś, co można obejrzeć na obrazku, nie ma najmniejszego sensu. Jestem w każdym razie troszeczkę nie wiem, czy unowocześniony, zmieniony, zmodyfikowany wygląd, zmodyfikowany design. Ale to nadal jest taki... Nie, raczej bo, bliżej mu średniaka, bliżej mu do średniaka. Chciałem powiedzieć, że unowocześniony ten wygląd jest, ale on nie jest unowocześniony, bo niby jak miałby wyglądać nowocześniejszy telefon po prostu. To musi być specyficzna budowa i specyficzny wygląd, co za tym idzie, także. Smartfon nazywa się Xcover Pro, ma wyświetlacz tym razem IPS-owy, co jak na Samsunga nie jest normalne, ale normalne jak na serię Xcover. I dziurkę ma nie po środku. Tak, jest dziurka z boku rzeczywiście, wyświetlacz też Full HD z plusem, ale tutaj jest, nie, tutaj też jest rozdzielczość 1080x2400. Nie wiem, bo jakby narzuca się samo, że powinien być Corning Gorilla, natomiast Samsung nie podał niestety ani, że będzie, ani nie podał wersji kompletnej. Właściwie bardziej moje spodziewanie się, że powinien być. I tutaj, słuchajcie, jest Exynos 9611, jeżeli chodzi o jednostkę główną. Pamięć 64.4, chyba tylko jedna konfiguracja pamięci, przynajmniej do tej pory tylko taka informacja została podana. Bateryjka 4000 mAh z plusem, bo tam ciekawostka. Jest 4050. No to mów o tej ciekawostce. Bateryjkę można wyjąć. A, bateryjka innowacja. Jest wyjmowana. 13 plus 8 aparaty z tyłu, 25 megapikseli z przodu. Ma oczywiście, no znaczy nie, czy oczywiście, bo oczywiście to powinien mieć IP68. Natomiast w materiałach Samsungach ja żadnej informacji o IP68 nie znalazłem, co jest dosyć smutne. Znalazłem informację o Military Standard i IP69, no ale to jednak nie jest to samo. Jest, poza tym NFC jest push to talk. Jest cena w przeliczeniu, która wynosi 2130 zł mniej więcej. To jest przeliczane pewnie z euro, nie? Tak. Z euro albo z dolara, bo już prawdę mówiąc nie pamiętam. Natomiast nie ma cen na Galaxiaki na serię 10. Tak naprawdę nie powiedzieli w ogóle, czy będą dostępne w Europie, bo no wiadomo, że będą, tylko w których krajach, który model, bo bardzo możliwe, że w niektórych krajach będzie tylko SK dostępna lightowa, a w niektórych tylko Note lightowy. No a jeszcze kiedyś była plotka, że któryś z tych modeli pojawi się na wybranych rynkach jako topowy model serii A, czyli tam A91, ale no na razie nic o tym nie słychać, także pewnie tak nie będzie jednak. Poza tym jest kilka informacji jeszcze dotyczących Samsunga, wydaje mi się interesujących, znaczy takich, które mogą być interesujące dla Was, bo że dla nas interesujące to tak, no bo jakby nowości dotyczące wszystkich producentów w jakiś sposób nas interesują, natomiast to są rzeczy fajne, które no wypłynęły między innymi przy okazji CES-u, chociaż nie tylko. Pierwsza rzecz to jest projekt Neon, o którym Adam pisał, który ze smartfonami ma niewiele wspólnego. Projekt asystenta wirtualnego, z tym, że nie asystenta w takim rozumieniu, jak mamy Siri czy Cortanę, czy jak Binga na przykład, jak jest Bing, tylko asystenta takiego, który ma ludzką twarz, który powinien mieć ludzką postać, gesty, zachowania i tak dalej. Tak. Co prawda w tej chwili, z tego co Samsung pokazał, bo ja starałem się doszukać tam czegoś realnego, czegoś działającego. Jest troszeczkę tak, że to co Samsung pokazuje, to są postaci ludzkie oczywiście, czy oparte na ludziach, ale to jest wideo. Dlatego, że oni na dużym ekranie pokazywali kilka postaci,
które naprawdę mają bardzo, bardzo jakby złożoną mowę ciała i mimikę, które wyglądają jak ludzie i prawdopodobnie ludźmi są. Co prawda, są tam różne glicze, które dziennikarze zauważyli, że to jest jednak robione cyfrowo. Nie, to nie jest robione cyfrowo, dlatego że moc obliczeniowa potrzebna do renderowania na bieżąco jakby 5 postaci na jednym wyświetlaczu, takich, które się zachowują i wyglądają jak ludzie, jest zbyt duża, żeby Samsung sobie na to mógł pozwolić na targach w tej chwili. Podejrzewam, trzeba by było kilkanaście albo kilkadziesiąt stacji roboczych postawić. Także to w tej chwili jeszcze w ten sposób nie działa. I to jest troszkę tak jak hype związany z grami w różnych pokazach przedpremierowych, kiedy gra wygląda znacznie lepiej niż jak później w końcu wychodzi. I tutaj też tak troszeczkę jest, dlatego że jeden z dziennikarzy z Cinetu akurat chciał zobaczyć, jak to działa w praktyce i zadać awatarowi temu ekranowemu kilka pytań. Pytania w sumie zadał 2 albo 3 bodajże. Zadawanie pytań wyglądało w ten sposób, że on przekazywał pytanie pracownikowi Samsunga, pracownikowi stoiska, a pracownik stoiska dopiero to pytanie zadawał postaci na wyświetlaczu. Postać na wyświetlaczu najpierw się zacinała na moment, słychać było, jak tam te trybiki ruszają, po czym coś odpowiadała. Wygląd tej postaci był drewniany. To znaczy ona miała zero mimiki, prawie że zero jakichkolwiek ruchów. Wyglądała jak człowiek, ale to... Jeszcze trochę. Nie, po prostu nie. Jeszcze trochę. W tej chwili, bo bardzo wielu dziennikarzy stwierdziło, ojej, to zaraz zastąpi człowieka. A Samsung z kolei zaczął dementować, nie, to nie zastąpi człowieka. Wygląda i zachowuje się jak człowiek, ale to nie zastąpi. Nie. No nie, umówmy się, jeszcze dobre kilka lat, zanim to rzeczywiście będzie miało ręce i nogi i zanim to z sensem zacznie działać. Może to jest pierwszy krok, ale nie hajpujcie się. Tak. To nie jest tak, że będzie można mieć, nie wiem, w domu waifu za moment, taką, którą odpalicie na telefonie, na telewizorze i na wszystkim innym, z którą będziecie mogli pogadać inteligentnie na wszelkie tematy. To jeszcze chwilka. Zanim się pojawią asystenci, którzy będą mogli, nie wiem, być towarzyszami ludzi samotnych, zanim pojawią się trenerzy coachingu, coache. Nie mylić z kołaczami. Zanim się pojawią, nie wiem, dziewczyny, słowo, które będą was oprowadzały po mieście. No to na recepcji w hotelu możecie takiego spotkać. To jeszcze troszeczkę po prostu potrwa. Jeszcze nie teraz. Dokładnie. Co prawda Chińczycy mają prezenterkę telewizyjną, która już na tej zasadzie działa, ale jak ją obejrzycie na YouTubie na przykład, to zobaczycie, że ona jest całkiem fajna, tylko usta ich działają tak jakoś dziwnie. I to no tak trochę są oderwane, bo pewnie usta są, wiesz, tak, renderowane osobno. Ponieważ jest do tego potrzebna duża moc obliczeniowa, żeby to wyglądało dokładnie. Naturalnie. To zostawmy tą przyszłość, porozmawiamy o tej trochę bliższej przyszłości. Tak na szybko na temat lutego, czyli targów MWC. Pierwsza informacja jest taka, że nie będzie tam Galaxy S11. A wiecie dlaczego? Bo będzie Galaxy S20 i w zasadzie to już zostało potwierdzone w kuluarach na CES-ie. Będą telefony oznaczane S20, S20 Plus i S20 Ultra. I skąd ta 20 się wzięła? Podobno dla uczczenia nowej dekady. Nie wiem, dekada według mnie się zacznie za rok, ale dobra, może się, nie ma się o co spierać. Nie, co do tego to akurat nie ma się co spierać, bo dekada się zacznie za rok. No, to prawda. No zależy jak to liczy, no większość ludzi nie. Zapytał, to myśli, że się już zaczął. A kto co myśli, to jest zupełnie osobna sprawa, dekada się zaczyna dobra, za rok. Szanić to... A myślę, dobra, poglądy na ten temat można mieć różne. Ale jakąś ideologię do nazwy musieli dorobić, no to dorobili i jest fajnie. Natomiast inna informacja jest taka, że będzie nowy składak Samsunga, ale nie będzie to kolejny Fold, tylko będzie to telefon składany, no tak jak Motorola Razr. W ten sposób, klapeczka. Samsung się na pewno ucieszy, że go porównujemy do Motorola. Trudno, no do czegoś to musiałem porównać, żebyście mieli wyobrażenie, o czym rozmawiamy. Nazwa kodowa jest Galaxy Bloom, zdaje się. No tak? Już nie kodowa, bo w zasadzie on pod taką nazwą ma chyba trafić na rynek. O, i jest rany, nawet grafika już przedstawiająca ten telefon. Panie, jak on pod taką nazwą trafi na rynek, to będzie nieszczęście. Bo to ma być kobiecy telefon i w ogóle ma być inspirowany tam kosmetykami, puderniczką Lancoma, w ogóle cudawianki na kiju. Dla nas istotna informacja jest taka, że ekran nie będzie już pokryty taką plastikową folią ochronną jak w Foldzie, tylko będzie ze szkła. Powinien być asystent mówiący takim ciepłym barytonem, żeby taki Barry White, tak? No. Kobiet.
to wstawaj. Na przykład. O nie, jestem mało seksowny. Nie mam seksownego głosu. Nie będziemy kombinowali, my się nie nadajemy na asystentów dla pięknych pań. Dlaczego nie? Każda potwora znajdzie amatora. Jakby piękne panie pragnęły, to Adam tutaj jest świetnym asystentem. Cicho, bo może żona ogląda. No, coś jeszcze? Nie, no chyba skończmy Samsunga i jedźmy dalej. Nie, kończmy Samsunga, bo jeszcze mam. Samsung pokazał na CES-ie jeszcze kulkę, która biega za panem prezesem. A, robocika, no tak. Pokazał robocika, co prawda takie robociki są pokazywane od dłuższego czasu, ale ten robocik przypomina akurat robocika z Gwiezdnych Wojen, takiego, co to na kulce jeździ. A tam były dwie kulki, nie? Będzie dobrze sprzedawał. Nie, znaczy to była, znaczy, no dobra, no. Kulka była, znaczy była i było jeszcze na górze, to nie jest pojedynczą kulką, no nie ma góry, bo by było trudno tą górę zrobić, trzeba by było żyroskop dodatkowy, cuda na kij, nie ma sensu. W każdym razie pokazali jeszcze taką kulkę, która też ma być osobistym towarzyszem, takim zwierzątkiem elektronicznym. Poza tym Samsung, słuchajcie, ogłosił, że o 34% w ostatnim kwartale miał niższe zyski rok do roku, co nie jest miłą wiadomością. Drugą niemiłą wiadomością jest to, że ruch się zaczął dosyć duży na tej najwyższej półce smartfonowej. W związku z tym i Samsung, i Huawei, którzy na razie są na przodzie, będą zacieśniać szeregi. I znakiem tego jest na przykład takie zjawisko, że w zeszłym roku i w przyszłym roku również to ma trwać. Zarówno Samsung, jak i Huawei coraz więcej swoich własnych procesorów używają w smartfonach, mniej korzystają podobno. Chociaż nie, to też nie jest takie oczywiste, bo używają również na przykład więcej Qualcommów, to jest dopiero fajne. Z jednej strony używają więcej swoich procesorów w smartfonach, czyli Samsung Exynosów, a w Huawei Kirinów. Natomiast z drugiej strony kupują coraz więcej na przykład Snapdragonów. To jest przedziwne zupełnie, znaczy coraz więcej telefonów wypuszczają. To mi się jeszcze jedna plota przypomniała. Taki model, o którym już wspomnieliśmy, ten średni AK51, ma ponoć też być w wersji 5G i uwaga, jest pewna szansa, że będzie chodził na Mediateku Dimensity 1300, czyli jednym z tych najnowszych procków Mediateka. Ale to oczywiście jest plota i proponuję się nie przywiązywać jakoś tam szczególnie. A mówiliśmy z Adasiem, jak wychodziliśmy z redakcji, że jeden z naszych ulubionych DJ-ów, DJ Koch, ogłosił wreszcie, jaka była sprzedaż Folda. No i była niezła. W zeszłym roku około 400-500 tysięcy sztuk podobno Folda się sprzedało, co jest rzeczywiście według mnie, zważywszy na cenę, dosyć dobrym wynikiem. No. I ostatnia rzecz chyba dotycząca Samsunga, słuchajcie, nie wyłączyłem telefonu. Ostatnia rzecz dotycząca Samsunga to jest... Dobra. Dotyczy tego, że ma się tablet podobno Samsunga ukazać. Tak. Z 5G. I to w zasadzie tyle, bo co prawda specyfikacje tego tabletu mamy, możecie tam zajrzeć, ale do katalogu go nie dodawałem, bo ta specyfikacja w zasadzie jest palcem na wodzie. Esencja to jest ta PS6, tak? Także to jest po prostu flagowy bebek z porządnym wyświetlaczem, no i tyle. I teraz mu dojdzie modem 5G po prostu. W zasadzie wszystko w temacie. Jest jeszcze jedna rzecz związana z CES-em, o której chciałem wspomnieć, Adaś o niej też pisał właściwie w tym tygodniu, mianowicie rzecz dotycząca kolorowego e-inka Hisense, taka firma chińska, o której wielokrotnie mówimy, bo ja mam akurat słabość do nich, zapowiedziała, pokazała na CES-ie prototyp smartfona z kolorowym wyświetlaczem e-ink. Jest on oparty na modelu, który już się wcześniej pojawił, który miał e-inkowy wyświetlacz, tylko ten e-inkowy wyświetlacz do tej pory był czarno-biały. Tutaj zobaczymy prawdopodobnie kilkanaście kolorów. One są bladziutkie, one nie są tak wyraźne jak na AMOLEDzie, jak na IPS-ie. Natomiast te kolory są, czy to wniesie jakąś nową wartość do smartfona, nie mam pojęcia, ale... Dla kogoś, jest kto podchodzi to do niego użytkowo, nie ogląda filmów, nie ogląda zdjęć, tylko nie wiem, mapy chce wyświetlić i no mapa w kolorze jednak trochę lepiej nie, się mnie prezentuje, nie trzeba tłumaczyć. A będzie chodził tydzień nawet. Mnie nie może trzeba na baterii, tego tłumaczyć, natomiast no nie, bo na przykład to, nie to... trzeba, bo do mnie ta koncepcja kompletnie nie przemawia. Aha, okej. Okay. Ja wolę sobie telefon ładować. Jest to innowacja technologiczna, która jest prawdziwą innowacją, mimo tego, że stosunkowo niewiele użytkowników będzie nią zainteresowany. Mhm. To jest rzeczywiście rzecz niszowa, natomiast jest na tyle ciekawa, to jest pierwsze tego typu rozwiązanie, że warto po prostu o nim wspomnieć i jakby nagrodzić producenta, który i tak nie jest bardzo znany, za to, że coś takiego po prostu przeprowadzili w swoich laboratoriach. Jest to bardzo ciekawe i jednocześnie bardzo niszowe. Tak.
I to jest chyba tyle, ile jeżeli chodzi o CES. Tak jak no patrzę, nie, jeszcze TCL i Alcatele. To też w ramach CES-u, to prawda. Fakt. No. Wyszła banda nowych Alcateli. One są do siebie stosunkowo podobne. Poza Alcatelem 1B 2020, jak zwrócicie uwagę, to jest bardzo podobny design, jest troszeczkę inaczej z aparatami, a i inne są bebechy. Natomiast wyglądają bardzo podobnie. Ja was zachęcam bardzo, telefony. Żebyście te Alcatele... Są? I to nie są drogie telefony. To są tanie, stosunkowo tanie telefony, one mają wyświetlacze chyba 6,22 cale 3, mają 1B bardzo, ma troszeczkę inne. Częściowo mają zbliżone specyfikacje, także trzeba faktycznie się wczytać, czym one się to tam znaczy, różnią dokładnie. Jeżeli miałbym cokolwiek wam doradzać, to jeżeli chcecie wykorzystywać smartfona tak, jak się wykorzystuje smartfona, a nie jak telefon, to przejdźcie bokiem, mimo wszystko obok modelu 1B i modelu 1V. Natomiast zainteresujcie się pozostałymi. Dlaczego mówię, żebyście przeszli bokiem obok tych dwóch modeli? Ano dlatego, że one mają troszeczkę mało RAMu. Tam jest po 2 giga RAMu, a na dzisiaj po prostu nawet z Androidem Go to jest po prostu troszkę zbyt mało. Stąd mówię, tak, ale może niekoniecznie. Jeden z tych modeli jest ciekawy, bo wygląda na to, że będzie najtańszym sposobem, żeby mieć aparat 48 megapikseli. Tak. Tak, także warto. Jeden warto z nich, tylko wybaczcie, zapomniałem oczywiście, który z nich. 3L-ka prawdopodobnie. No. Dlatego, że 3L-ka jest chyba najbardziej w zaawansowanym rozwiązaniem, zaawansowanym urządzeniem spośród tych, które Alcatel 4 przedstawił. W związku z tym możecie zajrzeć, myślę, że się nie mylę, ale zweryfikujcie, czy mam rację. Dokładnie, sprawdźcie to. Są Realme. Realme są również trzy, troszkę podobnie jak z Samsungami. Pojawił się X55G w wersji podstawowej i wersji Master Edition, która się różni właściwie wyłącznie designem, dlatego że obudowę tutaj projektował słynny japoński designer, którego nazwiska nie pomnę, wybaczcie. Ale słynny. Nie obracam się w tych kręgach słynnych japońskich designerów, w związku z tym wybaczcie. Smartfonik charakteryzuje się tym, chyba najłatwiej go przez to rozpoznać, że ma podwójny aparat z przodu, wyświetlacz 6,57 cala, wyświetlacz 1080x2400 z Corning Gorilla Glass 5. Działa w tej chwili na najniższym chyba modelu procesora obsługujących 5G, mianowicie na Snapdragonie 765G właśnie. Dosyć sporo wersji pamięci, bo 128 albo 256 flesza, 6, 8 albo 12 RAM. Z tym, że ta wersja premium ma ten największy tier pamięci, czyli 256 flesza i 12 giga, natomiast wersje podstawowe mają 3 różne derywacje. Bateryjka 4200 z ładowaniem 30W, także to jest bardzo fajne. Aparaty 64 z tyłu plus 8 plus 12 plus 2, czyli 4 łącznie, a z przodu, tak jak mówiłem, dwa aparaty. Jeden z matrycą 16, drugi 8 megapikseli. Adaś wyliczył ceny, z tym, że ceny są wyliczane bez polskiego podatku VAT, bezpośrednio z waluty natywnej, czyli z juanów pewnie akurat w tym wypadku. Tak. Wersja 8128 kosztowałaby na żywca, bez różnych dodatków, 1360 zł, wersja 6256 1500, 12256 1650 zł. Tak to mniej więcej wygląda. Drugi i trzeci z modeli są modelami znacznie słabszymi, ale wspomnijmy dla porządku. Realme 5i z ekranikiem 6,52 o rozdzielczości 720x1600 z noczem oczywiście, z Corning Gorilla Glass 3, Snapdragonem 665. Ot taka sobie średnia półeczka. Pamięć 32,64 albo flesza albo 3,4 albo 4 RAM. Adaś dał po garach. Bateryjka jest fajna, dlatego że to jest 5000 mAh z ładowaniem 10W, czyli żadna rzecz genialna. 12,8 i 2,2 z tyłu, jeżeli chodzi o aparaty z przodu 8 megapikseli.
ceny się rozpoczynają tej najtańszej wersji Pi razy około 600 złotych i to jest też cena bez... To już musicie podatek dorzucić. Bez podatków, no, tak, i bez wszystkiego innego. Jak to zwykle w przypadku niskich cen. Realme C2S to nie jest tak naprawdę nic nowego, to się pojawiło bodajże w Indiach, jeżeli dobrze pamiętam, i tak naprawdę trudno znaleźć różnicę. Jest różnica w nazwie, bo to jest C2S, ale tak naprawdę to jest C2, czyli stosunkowo słaba konfiguracja smartfona, która... No, to jest właściwie smartfonik dla tych, którzy zaczynają dopiero używać, nie korzystają z jakichś bardzo zaawansowanych rzeczy. Wyświetlacz 6,1 cala, HD z plusem, z notchem, z Corning Gorilla Glass 3, Helio P22, czyli nie najsłabszy z Mediateków umieszczony. Pamięć stosunkowo słaba, 32,3, ale to jest ta najbardziej podstawowa, z którą już można smartfona kupić. 4000 mAh bateryjka, 13 plus 2 z tyłu, 5 megapikseli z przodu. I tak jak Adaś wyliczył, chyba w Tajlandii ten smartfon się ukazał bodajże, jeżeli pamiętam, 162 zł tam kosztuje, fajnie. No to nie? Jest groszówka, no tylko pamiętajcie, że to jest cena lokalna. Tak, to jest cena lokalna. Z rzeczy poza tym ciekawych, jeżeli chodzi o same urządzenia, które się pojawiły w zeszłym tygodniu. Nie wiem, czy ciekawe, to pojawiły się po prostu. Pojawiło się LG W10 Alpha. W Indiach. Nie jest to jakaś mocna konfiguracja, nie jest to coś, co jest strasznie warte uwagi. Podejrzewam, że u nas się też jakiś klon pojawi dostępny. 5,71 cala wyświetlacz, HD z plusem, z notchem. Niestety procesor stosunkowo słabiutki, bo tam jest Unisoc, co prawda ten najwyższy Unisoc, czyli SC9863, ale to nadal nie jest rzecz, którą byście polubili, jeżeli chodzi o moc obliczeniową. Pamięć 16 albo 32 flash, 2 albo 3 giga RAM. Także, no i bateryjka niecałe 3500 mAh. Cena jest może ewentualnie atrakcyjna. Aha, dwa aparaty po 8 megapikseli, ale jeden z przodu, drugi z tyłu. Cena jest może ewentualnie atrakcyjna, ale też na nasze warunki byłoby więcej, to jest około 550 zł. I ostatnia rzecz, o której ja chciałem chyba jeszcze powiedzieć, jeżeli chodzi o urządzenia, CAT S32. Pojawił się nowy telefon z logo CAT-a. Tym razem ma wyświetlacz 5,5 cala z ochroną Dragon Trail, a nie Corning Gorilla Glass. O rozdzielczości HD, ale bez plusa, dlatego że tutaj nie ma notcha, czyli jest 720. Nie. Nie, no to... Znaczy jest bez notcha, ale jest długi, tak? 720. Jest z plusem. Tak, jest z plusem, tutaj bez notcha. 720x1440. Mediatek jakiś jest w środku. Jaki Mediatek? Jakiś chyba z zegarem 1,3 MHz. Sprawdźcie sobie w specyfikacji. Jeżeli dobrze pamiętam. Ale nie, w specyfikacji nie ma właśnie. A, nie podali w ogóle. A to podali. Skubańca. Jakiś Mediatek. Przyznawał, że widziałem. No ale dobra, może faktycznie 32 giga flasha, 3 giga RAMu, czyli to też jest ta najniższa warta zakupu konfiguracja. 4200 bateryjka, 13 z tyłu, 5 z przodu megapikseli. No i ten ma dla odróżnienia od Samsunga, przynajmniej ma podaną informację o IP68 i o Military Standard 810G. Cena według CAT-a przeliczana z euro 1270 zł, czyli jest zbliżona prawdopodobnie do tego, co ewentualnie będzie trzeba zapłacić w Polsce. No. I ostatnia informacja ode mnie, Mate 30 Pro jest sprzedawany w tej chwili od stycznia w cenie 4299 dokładnie. On jest tam z różnymi dodatkami, jakieś te bandy dodawane, czy słuchawki, jakieś cuda na kiju. O, jeszcze mi się przypomniało. Nie wiem, jakaś dodatkowa na wyświetlacz tam. Szybka. Jak to ona się nazywa? Nie szybka, tylko... No, ochrona? Ochrona. Nie. No ale wiecie, o co chodzi, ten bezpłatna wymiana, tak? Chyba tak. Nie jestem w tej chwili pewien. Sprawdźcie sobie, bo Jola z kolei pisała w newsach na ten temat. Tam jest dużo tych opcji, żebyśmy czegoś nie pokręcili. Co prawda, możecie powiedzieć, że ale był już dostępny w przedsprzedaży. No był, ale to było stosunkowo niedużo sztuk, w związku z tym w tej chwili już jest otwarty. To jak już tak męczymy tego Huawei. Przypominam, że on nie ma certyfikacji Google, w związku z tym... Nie ma usług Google, ale... Jeżeli korzystacie z
usług Google, to... Prawdopodobnie będzie inny model Huawei jeszcze z usługami. Zrobili sobie P30 Lite New Edition, to nazwali, albo może być też 2020 nazywany. Minimalna zmiana tam jest i większa pamięć, bo jest 256, czyli całkiem zacnie. Jest lepszy aparat fotograficzny z przodu. I no, cena, jeszcze nie znam ceny, chyba, że... nie pamiętam. Albo napisałem, albo nie, sprawdźcie sobie. W każdym razie, na razie ten model się pokazał w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Możliwe, że będzie u nas. I chyba, na razie starczy, żebyśmy was nie zanudzili. Dobrnęliśmy do pół godziny, nie jest źle. Wszystkiego dobrego, słuchajcie, w nowym roku wam życzymy. I znowu przerwa techniczna. Szampańskiego. Za dwa tygodnie się widzimy. Szampańskiego karnawału. Tak, Adaś wyjeżdża na wakacje, w związku z tym. Hurra! Też mamy krótką przerwę. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Czekamy na nowe rzeczy. Żegnamy się z wami. Do zobaczenia. Cześć.